Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W 2018 roku w Tajlandii grupa młodych zawodników piłki nożnej postanowiła, że po treningu razem z trenerem udadzą się na zwiedzanie pewnej jaskini, której wąskie korytarze ciągną się ponad 4 metry w głąb góry. Niestety, kiedy wracali, zaskoczył ich intensywny deszcz monsunowy, który zalał korytarz i uwięził ich w środku. Nie mieli ze sobą jedzenia. Stopniowo ich latarki przestawały świecić. 13 osób uwięzionych w ciemności. W końcu szukające ich rodziny znalazły leżące przed jaskinią rowery i plecaki i zrozumiały, co się stało. Rozpoczęła się międzynarodowa akcja ratownicza. 10 tysięcy osób nie ustawało w wysiłkach uratowania chłopców z drużyny piłkarskiej. Przybyły setki doświadczonych nurków jaskiniowych z całego świata. Musieli dostarczyć im tlen, ponieważ uwięzionym zaczynało go brakować. Nie mieli jedzenia, a pragnienie zaspokajali, zlizując wodę płynącą po ścianach jaskini. Dopiero po 2 tygodniach wszystkich, jednego po drugim, wyprowadzono z podziemi. Niestety podczas akcji zmarł jeden z nurków, dostarczających tlen do jaskini. Podczas drogi powrotnej jemu samemu zabrakło powietrza. W Biblii znajdziemy historię mówiące o tym, jak Bóg ratował ludzi z ciemnych jaskiń. I właśnie o tym będziemy mówić w dzisiejszej prezentacji Apokalipsa Teraz. Dzień dobry, przyjaciele. Tym, którzy są z nami online i od jakiegoś czasu oglądają nasz program Apokalipsa Teraz, chcę życzyć szczęśliwego szabatu, ponieważ nagrywamy ten program w sobotni poranek. Dzisiaj zamierzam zrobić coś innego, niż robię zazwyczaj podczas naszych spotkań na temat Apokalipsy. W Księdze tej czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym szczególnie pozdrowić przyjaciela, który powiedział, że w czasie tego programu pomacha do mnie. On wie, o kim mówię. Przekazuję mu więc szczególne pozdrowienia. Dzisiaj podzielę się z wami moim osobistym świadectwem o tym, jak ja przyszedłem do Boga. Cała ekipa Amazing Facts czuje ekscytację, ponieważ jest to pierwszy dzień w nowym obiekcie, którego pomysł pojawił się około 20 lat temu, a o którym na poważnie myśleliśmy od co najmniej 10 lat, czyli od momentu zakupu tej nieruchomości. Teraz po prostu wielbimy za to Boga. Mamy dzisiaj 31 października, czyli Halloween, ale dla nas jest to przede wszystkim Dzień Reformacji. 503 lata po tym, jak Martin Luther przybił swoje tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze, to wydarzenie stało się niejako katalizatorem dla rozwoju Wielkiej Reformacji. Przed chwilą mówiliśmy o tym, jak młodzi piłkarze i ich trener zostali uratowani z ciemnej jaskini. W Biblii mamy podobną historię. Jezus przeszedł przez Morze Galilejskie, Marek 5:1. Wtedy przeprawili się za morze do krainy Gadareńczyków, a gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek, mający ducha nieczystego, który miał mieszkanie w grobowcach. A nikt nie mógł związać go łańcuchami, gdyż on, będąc często pętami łańcuchami wiązany, zrywał łańcuchy i kruszył pęta. I nikt nie mógł go poskromić. I był w górach, w grobowcach, zawsze we dnie i w nocy, tłukąc się kamieniami. W Ewangelii Łukasza czytamy, że człowiek ten nie miał na sobie ubrania. Ujrzawszy wtedy Jezusa z daleka, przybiegł i pokłonił mu się. Mamy tutaj obraz najbardziej zagubionej osoby w Biblii. Spróbujcie znaleźć w Piśmie Świętym kogoś, kto jest w gorszym stanie niż ten człowiek. Biegał nago po górach, ciągnąc za sobą łańcuchy, żył jak zwierzę, ranił samego siebie kamieniami. Jeśli przeczytacie całą historię, dowiecie się, że otaczały go stada świń. Mieszkał w grobowcach. Dla Żyda osoba mająca rany, z których płynęła krew, była nieczysta. Podobnie jak osoba umierająca lub otoczona przez świnie. Ten człowiek był zgubiony, nieczysty, opętany przez wroga. Całkowicie beznadziejna sytuacja.
stanowi on doskonały przykład realizacji szatańskiego planu dla ludzkości. Na szczęście jednak tamtego dnia na plaży Boży plan dla ludzkości objawił się w osobie Jezusa. Są tylko dwa plany. Diabelski, spójrzcie na tego człowieka, i Boży, spójrzcie na Jezusa. Kiedy czytam tę historię, zawsze przywodzi mi to na myśl moje własne doświadczenia. Jednak zachowuję ostrożność, ponieważ jestem człowiekiem, a my ludzie mamy tendencję do skupiania się na mówieniu tylko o sobie. To jak w tej opowieści, gdy dwie osoby spotkały się na przyjęciu w Beverly Hills, jedna z nich cały czas opowiada o swojej karierze. W pewnym momencie orientuje się, że coś jest nie tak i pyta: przepraszam, że tak długo mówiłam o sobie, teraz porozmawiajmy o tobie, co o mnie myślisz? Podczas dzielenia się swoim świadectwem istnieje więc ryzyko wyolbrzymiania pewnych rzeczy. Tak jak pewna mała dziewczynka, która chciała zrobić dobre wrażenie, opisując się swoją wiedzą na temat Abrahama Lincolna. Kiedy wyszła na środek klasy, była bardzo elokwentna. Abraham Lincoln urodził się w młodym wieku w chacie z Bali, którą zbudował własnymi rękami. Chcę więc, żeby moja opowieść była realistyczna. Historia, którą się z wami podzielę, została opisana w książce. Ja przedstawię wam jej skróconą wersję. I chwała Panu, książka ma ponad 30 lat, została przetłumaczona na 18 języków i nadal jest czytana. Otrzymaliśmy wiele świadectw ludzi, którzy dzięki niej przyszli do Pana. Interesujące jest to, że najbardziej popularną literaturę w Północnej Ameryce stanowią w dużej mierze tabloidy, w których znajdziemy dziwaczne tytuły artykułów. Zazwyczaj ich nie kupuję, ale pewnego razu nabyłem kilka z nich, ponieważ chciałem zrobić zdjęcie ich okładek. I kiedy tak stałem w kolejce do kasy, przeczytałem niektóre tytuły. Ilu z was czyta nagłówki tych magazynów, czekając na swoją kolej? Rudolf, czerwononosy renifer odkryty w zamrażarce do mięsa. To jeden z tych, których nigdy nie zapomnę. I te dziwaczne proroctwa, które tam znajdziemy. Zazwyczaj opisują one życie gwiazd Hollywood, ponieważ ludzie mają obsesję na punkcie bogactwa, sławy i piękna. Niektórzy myślą, gdybym był popularniejszy, przystojniejszy, sławniejszy, gdybym miał więcej pieniędzy, wtedy byłbym szczęśliwy. Jestem tu dzisiaj, żeby powiedzieć wam, że szczęście nie pochodzi ze sławy, majątku i pieniędzy. Jezus powiedział, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Moi rodzice byli nietypowi. To jedno z niewielu zdjęć, na których tak naprawdę się uśmiechają. Byli całkowitymi przeciwieństwami. Mój tata był farmerem, a mama była hipiską. Tata urodził się w Oklahomie, a mama w Nowym Jorku. On był republikaninem, ona demokratką. To cud, że to małżeństwo przetrwało aż 6 lat. Tata chciał żony, która zostanie w domu i zajmie się dziećmi, a mama chciała robić karierę w Hollywood. Była aktorką, autorką piosenek. Mieli wiele problemów. Urodziło im się dwoje dzieci, mój brat i ja. Jednak dzięki mojemu pochodzeniu zdobyłem kilka życiowych lekcji. Pozwólcie, że opowiem wam trochę o moim tacie. To ciekawa historia. Tata był pilotem jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Wychowywał się bez ojca, który zmarł, gdy mój tata miał 7 lat. Jego matka miała 4 synów i zmagała się z depresją. Tata mieszkał w Oklahomie w okresie silnych burz piaskowych w latach 30., a potem uciekł do Kalifornii. Został pilotem, a kiedy wybuchła wojna, zaciągnął się do wojska i służył w stopniu oficera. Dzień po lądowaniu w Normandii leciał z Anglii do Europy. Był też instruktorem latania w siłach powietrznych, został odznaczony. Po wojnie zajął się sprzedażą i kupnem samolotów. Ostatecznie został właścicielem dwóch linii lotniczych. Przyjaźnił się z ludźmi takimi jak Kurt Kakarian, Howard Hughes. Posiadał pakiet kontrolny w Western Airlines. Był właścicielem Capital Airlines. Był bardzo bogatym i odnoszącym sukcesy człowiekiem, a jednocześnie pracoholikiem. Miał dużo pieniędzy. George Batchelor, największy lotnik Miami. Najbardziej wpływowy człowiek roku to nagłówki z magazynu Florida. Oczywiście miał zabawki, które posiadają milionerzy. To jest jego jacht, który nazywał się Przyjęcie Bachelora. Miał też Rolls Royce'a. To zdjęcie pochodzi z Google Earth. Tutaj mieszkaliśmy, Sunset Island, numer 1 w Biscayne Bay na Florydzie. Na podwórku mieliśmy 3 łodzie. Naszymi sąsiadami byli milionerzy. Być może słyszeliście o oponach Firestone.
Umawiałam się na randki z Amy Firestone. Wybacz, kochanie, to nic takiego. Spotykaliśmy się z rodziną produkującą odkurzacze Hoovera. Bawiliśmy się z dziećmi producenta łodzi Charis Craft. Znaliśmy wszystkich mieszkających na tej wyspie. Widziałem jednak, że pieniądze nie przyniosły szczęścia. Każdego wieczoru mój ojciec był tak zestresowany, że nie mógł zasnąć bez alkoholu. Zarabiał dużo pieniędzy, miał miliony dolarów, ścigał się samochodami, jeździł na nartach wodnych, był bardzo aktywny, latał samolotami. Jestem mu wdzięczny, że pomógł mi zdobyć licencję pilota. Miał prywatne odrzutowce. To jest zdjęcie mojego taty przy jednym z jego samolotów. Posiadał dom w Aspen w stanie Colorado. I wszystkie te zabawki bogaczy. To było całkowicie inne życie od tego, które prowadzę teraz. Tutaj mamy wycinek z gazety Miami Herald. 71-letni pionier lotnictwa w Miami nie jest gotowy, żeby przejść na emeryturę. Prowadzi jeden z cieszących się największym powodzeniem biznesów, pilotuje samoloty, ściga się autami, jeździ na nartach wodnych i niedługo żeni się z 29-latką. Moja mama była żoną numer dwa. Żona numer jeden zginęła w katastrofie lotniczej razem z jego synem, czyli moim bratem, który jest pochowany w Sacramento. To jest żona numer trzy, Betty, która zdobyła tytuł Miss Kentucky. Bardzo miła kobieta. Byli ze sobą przez 30 lat, ale on nadal szukał szczęścia, więc ich małżeństwo się rozpadło. Widzicie tutaj artykuł z Miami Herald, w którym czytamy, że ugoda rozwodowa zawarta przez mojego ojca była jedną z najwyższych w historii Florydy i opiewała na 17,5 miliona dolarów. Taką mieli umowę przedmałżeńską. Mamy więc tutaj mojego ojca z żoną numer 4. A oto mój brat Falcon. Obaj otrzymaliśmy nasze imiona od nazw samolotów. Moje imię, Douglas, pochodzi od nazwy jednego z samolotów pasażerskich, a jego imię, Falcon, od nazwy jednego z odrzutowców. Falcon przechodził jednak trudny czas, ponieważ miał ognisto-rude włosy. Mieliśmy tych samych rodziców, byliśmy tego samego wzrostu. Mogliśmy wymieniać się ubraniami, ale on miał rude włosy, piegi, brązowe oczy. Ja mam niebieskie oczy, nie mam piegów ani rudych włosów. Ale to był mój brat. Chorował na mukowiscydozę, więc przez całe życie miał podgórkę. Tutaj widzicie jego żonę, Sandy, i mojego tatę z jego 29-letnią panną młodą, która była młodsza niż moja żona. Powiem wam jeszcze kilka innych ciekawostek. Wiem, że szczególnie kobiety lubią takie szczegóły. Teściowa mojego ojca była młodsza ode mnie. Kiedy w wieku 72 lat poślubił tę młodą kobietę, jego szwagrem został 11-latek. Gdy pojechaliśmy na ślub, to było naprawdę coś. Wielka posiadłość w Biscayne Bay, pływające po zatoce gondole, latające wokół helikoptery, wszyscy przyjeżdżali limuzynami. Jeden z moich przyjaciół powiedział mojemu synowi Danielowi, który wtedy miał 13 lat, Daniel, kiedy już tam będziesz, chciałbym, żebyś wspiął się na kolana Marii Anny i poprosił, babciu, opowiedz nam o starych dobrych czasach. Ale widzicie, mój tata był bardzo bogaty, ale żył w ciągłym stresie. Karen była fizjoterapeutką, więc masowała mu plecy, bo nie mógł spać. Spał z pistoletem pod poduszką. Być może ktoś myśli, o, ja na pewno byłbym szczęśliwy, gdybym miał tyle pieniędzy i wszystkie te zabawki. Ale świat pieniędzy to bardzo trudny świat. Tutaj mój tata razem z Janem Pawłem II znał prezydentów, ponieważ wspierał finansowo wielu z nich, i mógł także odwiedzać papieża. Gwarantuję ci, że jeśli przekażesz 2 miliony dolarów, będziesz mógł złożyć wizytę papieżowi. Jednak Jezus powiedział, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą je i gdzie złodzieje podkupują i kradną. Mój ojciec miał to wszystko. Lamborghini, Rolls-Royce'a, Corvette. Kiedyś pożyczyłem Jaguara mojej macochy i uszkodziłem go w trakcie cofania. Zaparkowałem go jednak na okrągłym podjeździe i nie dowiedzieli się o tym, dopóki się nie przyznałem, gdy zostałem chrześcijaninem. Wcześniej myśleli, że ktoś wjechał na podjazd i uderzył z tyłu Jaguara. Tak to wyglądało. Mieli więc te wszystkie zabawki i pieniądze, ale nie byli szczęśliwi. Wręcz przeciwnie.
Teraz kilka słów o mojej mamie. Moi rodzice bardzo się od siebie różnili. Tata wychował się w rodzinie baptystycznej, ale tak naprawdę był ateistą. Mama miała korzenie żydowskie, ale właściwie też była ateistką. Była bardzo utalentowana. Jako nastolatka zaczęła pisać piosenki dla Elvisa Presleya. Kilka razy zabrała mnie ze sobą na spotkanie z nim. Była też aktorką, ale grała raczej małe epizody. Kilka razy wystąpiła u boku Charltona Hestona i Yula Brynera, Korsarzu, w Dziesięciorgu Przykazaniach i innych filmach klasy B, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Napisała wiele piosenek dla wielu piosenkarzy, takich jak Frank Sinatra, Andy Williams, Frankie Avalon i wielu innych. Niektórych nazwisk pewnie nawet nie kojarzycie. A szczyt swoich możliwości osiągnęła, gdy została dyrektorem Stowarzyszenia Krytyków Filmowych w Beverly Hills i jako krytyk filmowy występowała w porannym programie Good Morning America. Znała wszystkich w Hollywood. Zajmowała bardzo wpływową pozycję. Zapraszano ją na darmowe posiłki w najlepszych lokalach, na rejsy i wakacje, ponieważ wszyscy chcieli, aby jak najlepiej oceniała ich filmy lub restauracje. Kiedy opowiadam ludziom tę historię, czasami mi nie wierzą. Wrzuciłem więc do prezentacji kilka zdjęć, które dostałem od mamy. Tutaj ona i Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, George Burns, jeśli ktokolwiek jeszcze pamięta, kim on był, Paul McCartney, lub Sir Paul McCartney, Jimmy Stewart, Warren Beatty. Zdjęcia są czarno-białe, ponieważ wszystkie pochodzą z jednej grafiki, którą mama przekonwertowała w taki sposób. Bob Hope, Natalie Wood. Ktoś powiedział, że są do siebie bardzo podobne. Clint Eastwood, który ciągle jeszcze pracuje. Sally Field, Paul Newman, Roger Moore, jeden z Jamesów Bondów. Nie wiem, czy rozpoznajecie te kilka zdjęć w kolorze. To Rowan i Martin. Byłem przy tym, gdy to zdjęcie było robione. To szczególny program telewizyjny, którego częścią był musical napisany przez moją mamę. Nancy Sinatra, Frankie Avalon, Rowan i Martin. Aktorzy z filmu Głupi, Głupszy, Najgłupszy. Jeden z nich zmarł, więc musieli go zastąpić kimś innym, ale tutaj mamy pozostałych dwóch. Między ujęciami zawsze grali w warcaby. Chociaż mama znała tych wszystkich ludzi, umierała w samotności. Hollywood to bezwzględny świat. W sali szpitalnej moich dziadków byłem tylko ja i Karen. Tak naprawdę nikogo to nie obchodziło. Szli po trupach, żeby tylko zrobić karierę. Dzieci niektórych zdobywców Oscarów były moimi przyjaciółmi, odwiedzaliśmy się w domach. Widziałem, że były nieszczęśliwe. Pamiętam jednego przyjaciela, słynnego aktora dziecięcego, który zamknął się w garażu. Przystojny, zdrowy, bogaty. I z jakiegoś powodu zamknął się w garażu, odpalił samochód i popełnił samobójstwo. Wtedy pomyślałem, sława nie daje szczęścia. Wiele z tych dzieciaków brało narkotyki. Życie wymykało im się spod kontroli, a ja zastanawiałem się, czy to wszystko ma sens. Tutaj widzimy nekrolog mojej mamy. Właśnie tyle dostajemy na koniec. Małą kreskę pomiędzy dwiema liczbami, które określają twoje życie. Myślałem więc, jaki jest sens tego życia? Urodziłem się w Los Angeles, ale mama przeprowadziła się do Nowego Jorku, więc dorastałem głównie na Manhattanie. Mieszkaliśmy w dwóch lub trzech miejscach w Nowym Jorku. Chodziłem do 14 różnych szkół, częściowo dlatego, że rodzice się rozwiedli, a ja krążyłem pomiędzy dziadkami w Los Angeles, tatą, który przeprowadził się na Florydę, i mamą w Nowym Jorku, a potem w Londynie. Przerzucano mnie z jednego miejsca na drugie głównie dlatego, że często popadałem w kłopoty i mama przenosiła mnie ze szkoły do szkoły. Moi rodzice byli ciągle w rozjazdach, więc mój brat i ja czuliśmy się tak, jakbyśmy cały czas byli w drodze. Żeby się nas pozbyć w wakacje, wysyłali nas na obozy letnie, w roku szkolnym do szkół z internatem. Pierwszy raz trafiłem do takiej szkoły, kiedy miałem 5 lat. Black Fox Military Academy w południowej Kalifornii. Wyobrażacie sobie? 5-latek w szkole z internatem. Potem zaliczyłem kilka szkół żydowskich i publicznych, 2 szkoły katolickie, 2 szkoły wojskowe. Tutaj widzimy Akademię Wojskową w Nowym Jorku, gdzie uczył się Donald Trump. Nie łączcie tego z polityką, to po prostu informacja. Zapomnijcie, że to powiedziałem. A szkoła jest jedną z najsurowszych szkół. Naszymi nauczycielami byli emerytowani wojskowi. To jedna z najbardziej rygorystycznych szkół w północnej Ameryce.
Mała dygresja. Na zdjęciu widzicie mojego przyjaciela Bobiego, którego znam od dzieciństwa spędzonego w Kalifornii. Piastował urząd gubernatora, a potem został sekretarzem prezydenta Reagana. Był razem z nim, kiedy prezydent został postrzelony na ulicy. Nadal się przyjaźnimy. Uczęszczałem do tych wszystkich szkół, ale nie miałem w życiu żadnego celu. Byłem nieszczęśliwy. Myślałem, jaki jest sens tego życia? Żyjesz przez chwilę, potem umierasz i zamieniasz się w nawóz. Skoro większość ludzi nie jest szczęśliwa, po co w ogóle żyć? Lepiej z tym skończyć. Pieniądze nie dają szczęścia. Sława, dobry wygląd, majątek też nie przynoszą szczęścia. Życie wydaje się takie puste i bezcelowe. Zacząłem myśleć o samobójstwie. Miałem 7 lat i zastanawiałem się, jaki jest najlepszy sposób, żeby się zabić. Pewnego razu w Nowym Jorku wyszedłem na dach. Stanąłem na krawędzi i grałem w jak daleko mogę się wychylić. Nie miałem lęku wysokości. Zanim siła grawitacji pociągnie mnie w dół. Pamiętam, że jedynym powodem, dla którego nie skoczyłem, był pewien artykuł w gazecie. Przypomniałem sobie, że czytałem o kimś, kto próbował popełnić samobójstwo w ten sposób, ale spadł na drzewo rosnące na ulicy, a potem na samochód i przeżył. Skończyło się to jednak trwałym okaleczeniem. Pomyślałem wtedy, a co, jeśli nie umrę? Bałem się, że mi się nie uda. Czytałem, że wielu ludzi usiłujących popełnić samobójstwo nie odniosło w tym sukcesu. O, to byłoby straszne i żałosne. Zacząłem więc szukać innych sposobów. Wezmę tabletki i po prostu zasnę. Wiedziałem, że mama codziennie bierze tabletki nasenne. Pewnego dnia wyszła z domu na przyjęcie. Mój brat mieszkał wtedy z naszym tatą w Miami. Ze względu na swoją chorobę potrzebował cieplejszego klimatu. Ja byłem sam z mamą, która zawsze była poza domem na przyjęciach i imprezach. Sam zajmowałem się sobą, chodziłem do szkoły i ciągle wpadałem w tarapaty. Byłem po prostu nieszczęśliwy. Zdecydowałem, że chcę zasnąć i nigdy się nie obudzić. Wszedłem do sypialni mojej mamy. Wiedziałem, że zażywa tabletki nasenne, więc przetrząsnąłem apteczkę i znalazłem fiolkę z pigułkami. Na etykiecie przeczytałem, brać jedną tabletkę przed snem. Wysypałem pigułki na rękę i już miałem je połknąć, gdy w szafce zauważyłem mnóstwo innych buteleczek, które wyglądały jak lekarstwa dla kobiet. Było tam napisane Valium, brać jedną przed snem. Miałem 13 lat i nie wiedziałem, czym jest Valium. Dla mnie brzmiało to jak lek dla kobiet. Pomyślałem, kto wie, co się stanie, jeśli wezmę tego całą garść. Znowu się przestraszyłem, że nie umrę. Odłożyłem je na miejsce i wyszedłem. Pamiętam, że jakiś czas później oglądałem w telewizji reklamę piwa, która głosiła, żyjesz tylko raz, więc pij nasze piwo tak często, jak to możliwe. Pomyślałem wtedy, to właśnie zrobię. Skoro już żyję, będę robił wszystkie ekscytujące rzeczy, jakie są możliwe. Dlaczego miałbym umrzeć, robiąc coś nudnego, jak skok z dachu albo pójście spać? Dlaczego nie miałbym chwytać dnia? Będę prowadził tak szalone, ekscytujące życie, jak tylko mi się podoba. I tak naprawdę zrobiłem. W tym samym czasie powiedziałem mamie, że nie chcę wracać do szkoły wojskowej. Dzisiaj w Akademii Wojskowej w Nowym Jorku uczą się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Miałem 13 lat i chciałem przebywać w towarzystwie dziewcząt. Wpadłem w kłopoty i tego lata zostałem aresztowany. Mama powiedziała tacie, Doug potrzebuje więcej wolności. Tata, ma iść do szkoły wojskowej. Mama, on potrzebuje wyrażać siebie. Znalazła pewną szkołę i stwierdziła, że jestem tak utalentowany, iż jest to miejsce dla mnie. Była to szkoła eksperymentalna. Jeśli nie chciałeś, nie musiałeś chodzić na lekcje, nie musiałeś wstawać. Idea była taka, że dzieci same nauczą się tego, czego chcą się nauczyć. Cały ten rok to była jedna wielka impreza. Mieli tam trzy zasady. Żadnych narkotyków, bujek i seksu, ale nikt nie stosował się do tych reguł. To była najbardziej dziwaczna, dzika i chaotyczna impreza. Nie pamiętam, żeby przez cały rok ktokolwiek kiedykolwiek siedział w klasie. Eksperyment się nie udał, a szkołę zamknięto. Ja natomiast wpadałem w coraz większe kłopoty. Mama i tata wcale nie pomagali. Pamiętam, jak pewnego razu mama usiadła ze mną i powiedziała, zdaję sobie sprawę z tego, że i tak wpadniesz w narkotyki. Będę czuła się lepiej, jeśli będziesz zażywał je w domu. Miałem 13 lat. Mama zapaliła jointa i paliła ze mną trawkę. W naszym domu do posiłków piliśmy alkohol.
Mama pozwalała mi i mojemu bratu pić wino, gdy byliśmy dziećmi, ponieważ tata zawsze zostawiał swoje martini na wierzchu, a ja lubiłem oliwki, z którymi je pił. Początkowo wyjadałem więc oliwki, a z czasem zacząłem lubić to, w czym one fermentowały. Zacząłem osuszać jego szklanki, kiedy z nim mieszkałem. Rozwinąłem w sobie upodobanie do alkoholu, jako dziecko. Zaczął tworzyć się pewien wzorzec postępowania. 2-3 razy w tygodniu paliłem z mamą trawkę, jedliśmy lody, oglądaliśmy telewizję. Kiedy odwiedził nas mój brat, stwierdził, że to nie w porządku, że on nie może palić. Mama powiedziała więc, nie martw się, upiekę ci ciasteczka. Wiem, że teraz konopie są legalne, ale moja mama robiła ciasteczka z marihuaną wiele lat temu. Piekła dla Falcona i dla mnie brownie z haszyszem albo ciastka z konopiami. Pamiętam, jak pewnego razu wziąłem kilka z nich do szkoły i poczęstowałem nim nauczyciela. Powiedziałem, moja mama upiekła brownie, chce się pan poczęstować? Nie powiedziałem o tym mamie. Chciałem po prostu wiedzieć, co się stanie. Następnego dnia nauczyciel był bardzo szczęśliwy. Ciągle pakowałem się w kłopoty. Kiedy więc mieszkałem z tatą, wiecie, spędzaliśmy z nim wakacje i ferie. On mieszkał na wyspie, miał kamerdynera i pokojówkę. Jeździliśmy na nartach wodnych zaraz za naszym domem. Mieliśmy jacht, łódź, żaglówkę. Spotykałem się z moimi przyjaciółmi i byliśmy znudzeni. Dzieci milionerów, które w lecie śmiertelnie się nudziły. Żeby urozmaicić sobie czas, zaczęliśmy włamywać się do swoich domów i kraść. To nie było tak, że ustalaliśmy, w tym tygodniu włamiemy się do mojego domu, więc teraz włamujemy się do twojego. Włamywaliśmy się do domów innych milionerów. Nie potrzebowaliśmy tego, mieliśmy pieniądze. Po prostu nudziliśmy się, nie mieliśmy w życiu żadnego celu. Poza tym wszystkie te dzieciaki, a przynajmniej większość z nich, zażywały narkotyki. Był tam pewien strażnik, który pilnował jedynego mostu prowadzącego na wyspę. Wszyscy próbowali dowiedzieć się, w jaki sposób złodzieje dostają się na wyspę. Nie miało znaczenia, co kradliśmy. Moi przyjaciele mówili, Doug, założę się, że nie włamiesz się do tego domu. Wtedy się tam włamywałem i wychodziłem z rakietą tenisową. Kradliśmy cokolwiek, sprzęt muzyczny, rowery, wszystko, co wpadło nam w ręce. Ochrona próbowała rozgryźć, co się dzieje. W końcu zaangażowano policję wodną, żeby patrolowała wyspę, ponieważ wszyscy byli pewni, że złodzieje przypływają łodzią. Siedzieliśmy, obserwowaliśmy krążących w łodziach policjantów i śmialiśmy się z nich. Ponieważ złodziejami były dzieci milionerów, włamujące się nawzajem do swoich domów. Chciałem, żeby moi przyjaciele mnie lubili. Moi rodzice byli zajęci sobą i brakowało mi ich uwagi. Robiłem więc wszystko, czego chcieli ode mnie moi rówieśnicy. Kiedy byłem na Florydzie, w ciągu dnia zapraszałem przyjaciół i wspólnie piliśmy alkohol. Mój tata miał w domu bar, lepszy niż niektóre bary w mieście. Piłem, co tylko chciałem, a kamerdyner uzupełniał butelki, myśląc, że to mój tata wypił cały ten alkohol. Znaliśmy jego rozkład dnia, więc tata nigdy się nie dowiedział. W tym momencie powinienem zatrzymać się na chwilę i wspomnieć, że zażywałem wiele różnych narkotyków. Dziękuję Bogu, że nigdy nie brałem heroiny, ale zażywałem kokainę, amfetaminę, inne prochy, piłem alkohol. Więcej moich przyjaciół zmarło przez alkohol niż z powodu zażywania narkotyków. Ale wspominam o tym, bo spotykam chrześcijan, którzy twierdzą, że nie ma nic złego w spożywaniu małych ilości alkoholu. W każdym razie w końcu zacząłem uciekać z domu. Pierwszy raz uciekłem w wieku 13 lat. Zawsze marzyłem o tym, żeby wyjechać na wieś. Kiedy wyjeżdżałem na obozy letnie, czułem się fantastycznie, ale w Nowym Jorku byłem bardzo nieszczęśliwy. Jako 13-latek uciekłem z domu i zostałem aresztowany. Mama stwierdziła, że dłużej tego nie zniesie i wysłała mnie do ojca. Znów zostałem aresztowany. Moja macocha również powiedziała, że nie da rady dłużej mnie znosić, więc mój tata zakwaterował mnie w swoim hotelu. Był właścicielem hotelu w Miami. Mieszkałem więc i pracowałem w tym hotelu, ponieważ nie wiedział, co ze mną zrobić. Znowu uciekłem i zostałem aresztowany. Zanim skończyłem 16 lat, 7 razy trafiłem do więzienia. Tata powiedział, Doug, nie wiem, co mam z tobą zrobić. Radź sobie sam, bo ja już dłużej tego nie zniosę. A ja na to, amen, ja też dłużej tego nie zniosę. Nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie się stamtąd wydostanę. Wydawało mi się, że znam wszystkie odpowiedzi.
Miałem około 16 lat i uciekłem. Wyruszyłem z Miami i dotarłem aż do Bostonu. W pewnym sensie znałem te trasy, ponieważ często przemieszczałem się autobusami lub samolotami pomiędzy Nowym Jorkiem a Miami. Chodziłem do szkoły i jeździłem na obozy letnie w Maine. Osiadłem w Bostonie i zacząłem prowadzić życie złodzieja. Włamywałem się do domów i kradłem samochody, telewizory, a oficjalnie pracowałem jako ochroniarz. Miałem 16 lat, ale moje prawo jazdy mówiło, że jestem starszy. Miałem tymczasowe pozwolenie na kierowanie autem, więc przerobiłem 7 w mojej dacie urodzin. A potem na podstawie tego dokumentu otrzymałem prawdziwe prawo jazdy. Miałem 16 lat, a chodziłem po Bostonie jak jakaś gruba ryba. Miałem własne mieszkanie. Jeden z moich przyjaciół, który też był ochroniarzem, wiedział, że kradnę i powiedział: Doug, karma cię dopadnie. Obawiałem się, że na mnie doniesie. Nigdy nie kradłem z miejsc, które ochraniałem, ponieważ ci ludzie mi ufali. W nocy ochraniałem, a w dzień kradłem. Jeśli w środku nocy wychodzisz na ulicę z telewizorem, wyglądasz podejrzanie. Jeśli robisz to w dzień, ludzie myślą, że po prostu się przeprowadzasz. Zapytałem tego człowieka, zamierzasz mnie wydać? Nie chciałem stracić pracy, bo nigdy nie wiadomo, ile da się wyciągnąć z kradzieży. Odpowiedział: nie, karma załatwi sprawę. Co masz na myśli? Trochę się przestraszyłem, ale byłem zaintrygowany. Odrzekł: Bóg widzi wszystko, co robisz i kiedyś za to zapłacisz. Jeśli czynisz źle, to wróci do ciebie. A ja na to: człowieku, nie ma Boga. Ukradłem telewizor, potem samochód i nic się nie stało i nic się nie stanie. Odpowiedział: zobaczysz. Kilka dni po tej rozmowie obudziłem się w moim mieszkaniu w Bostonie. Zastanowiło mnie, że drzwi do mieszkania są na wpół otwarte, a potem zauważyłem, że nie ma mojego telewizora ani radia. Byłem naprawdę wściekły i oczywiście wezwałem policję. Chciałem znaleźć tych złodziei. Ten świat schodzi na psy, pomyślałem. Byłem naprawdę zły. Zgłosiłem to, a potem zacząłem zauważać, że wszystko, co zrobiłem, obraca się przeciwko mnie. Ukradłem samochód i wybrałem się do Nowego Jorku, żeby go sprzedać. Po drodze złapałem gumę. Nie byłem zbyt dobrym złodziejem, bo nie potrafiłem dostać się do bagażnika. Musiałem więc wracać do Bostonu autostopem w deszczu. To było okropne. Albo ukradłem coś po pijanemu i to ukryłem. A gdy wytrzeźwiałem, nie potrafiłem przypomnieć sobie, gdzie to schowałem. Albo ryzykowałem życiem i ukradłem sprzęt, a potem okazywało się, że jest on zepsuty i nie działa. Byłem wściekły i pomyślałem, dlaczego ktoś w ogóle trzyma w domu zepsutą wieżę? Albo kradłem coś, a potem inni złodzieje kradli to mnie. Widziałem, że nie idzie mi zbyt dobrze. Tym, co ostatecznie przekonało mnie, że Bóg istnieje, była bardzo mała rzecz. Zacząłem przyglądać się temu wszystkiemu i myśleć, a może to naprawdę karma? Włamałem się do pewnego domu i ukradłem pudełko mieszanki do naleśników. Była to mieszanka z mąki pełnoziarnistej w nieotwartym jeszcze pudełku. Nawet jeśli piłem, paliłem i zażywałem narkotyki, chciałem naleśniki z pełnoziarnistej mąki, żeby zdrowo się odżywiać. Nadal się z tego śmieję. Pamiętam, że było to jeszcze, zanim pojawiły się kody kreskowe. Na pudełku naklejona była cena, $1.19. Wróciłem do domu i tego samego dnia odwiedzili mnie przyjaciele. Miałem cały nowy słoik rozpuszczalnej herbaty i oni to wszystko wypili. Patrzyłem na ten pusty słoik i na pokrywce zauważyłem cenę, $1.19. Przypomniałem sobie mieszankę do naleśników i pomyślałem, to dziwne. Bóg istnieje, to nie może być przypadek. Może istnieje również niebo oraz to drugie miejsce. Wiedziałem, do którego z nich ja zmierzam. Postanowiłem więc dowiedzieć się więcej na ten temat. Nie byłem zainteresowany chrześcijaństwem, ponieważ uważałem chrześcijan za hipokrytów. Zacząłem szukać i sprawdzać, która religia jest prawdziwa. W tamtym czasie wszyscy byli pod wpływem Beatlesów i interesowali się religiami wschodu. Popełniłem błąd, który popełnia wielu ludzi. Gdy chcą dowiedzieć się, na czym polega chrześcijaństwo, patrzą na chrześcijan. W wiadomościach słyszałem, protestanci w Irlandii wysadzają w powietrze katolików, a katolicy zabijają protestantów. Jezus mówił, kochajcie się nawzajem, a oni się zabijali. Nie, to hipokryci. Nie oceniajcie chrześcijaństwa po chrześcijanach, oceniajcie je przez pryzmat Chrystusa. Zacząłem więc interesować się religiami wschodu, medytacją transcendentalną, jogą, buddyzmem, metodą Silwy.
Robiłem wszystko, co mogłem, żeby znaleźć Boga. Wiedziałem co nieco na temat judaizmu. Mama posyłała mnie do bóżnicy. Ćwiczyłem też jogę. Wszystkie te vigibasy mające pomóc mi odnaleźć Boga. Stanie na głowie doprowadziło mnie to jedynie do tego, że wypadły mi wszystkie włosy. Miałem 16 lat i podróżowałem autostopem po południowej Kalifornii. Dotarłem do Santa Monica. Dowiedziałem się, że w jednej z chrześcijańskich misji dają darmowe posiłki. Najpierw trzeba jednak wysłuchać nabożeństwa. Darmowe jedzenie. Idziemy. Razem z kolegą poszliśmy na chrześcijańskie nabożeństwo. Siedzieliśmy tam i słuchaliśmy, jak pewien człowiek dzielił się swoim świadectwem. Poruszyły mnie jego słowa, ale pomyślałem, co on mówił o pornografii, o uświęceniu? Brzmiało to dla mnie jak inny język. Byłem zakłopotany, ponieważ siedziałem tam z kumplem, z którym piłem i brałem narkotyki i który zachowywał się obraźliwie, bekał, wymiotował, a wszyscy ci ludzie byli tacy mili. Przynieśli nam dobre jedzenie, gulasz z chlebem i ciasto wiśniowe. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że możemy dostać darmowe jedzenie, jeśli pójdziemy do misji Hare Krishna. Powiedziałem, spróbujmy. Hare Krishna, oni wierzą w reinkarnację. To coś dla mnie. Razem z przyjacielem o imieniu Jay, który pochodził z Brooklynu, udaliśmy się tam. Weszliśmy do środka. Mieli tam bębny, gitary elektryczne, a wszyscy mieli na sobie coś w rodzaju szafranowych piżam. Tak to wyglądało. Podskakiwali, grali na bębnach i gitarach elektrycznych i powtarzali, nie chcę okazać braku szacunku, mówię o tym, co widziałem. Powtarzali Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Krishna. Nigdy tego nie zapomnę. Robili to przez 2 godziny. W pewnym momencie pomyślałem, że dłużej tego nie wytrzymam. Przeprosiłem i wyszedłem do toalety, żeby tam poczekać na jedzenie. Gdy myślałem, że to wszystko zmierza do końca, Jay również się w to wkręcił. Powiedziałem do niego, człowieku, wyluzuj, to hipnoza. A po wszystkim dali nam jogurt i rodzynki. Stwierdziłem, że na pewno nie przyłączę się do tego kościoła. Ale szukałem, byłem otwarty na różne religie. Zainteresowałem się hinduizmem. Medytowałem, uczestniczyłem nawet w kursie metody Silwy. Wiedziałem też trochę na temat judaizmu i katolicyzmu. W pewnym momencie wróciłem do Bostonu. Pewnego dnia odwiedził mnie ojciec i powiedział, Doug, marnujesz sobie życie. Ja czułem się grubą rybą. Tato, mam 16 lat i sam się utrzymuję. Pokazałem mu zwitek banknotów i zaprosiłem go na obiad. A on odrzekł, Doug, to nie robi na mnie wrażenia. W walizce mam $1,000,000. Naprawdę to powiedział. Zawsze robił jakieś interesy. Powtórzył, marnujesz sobie życie. Mój brat był chory. Tata kontynuował, wiesz, że zbudowałem ogromny biznes, ty jesteś zdrowy, prawda? Powinieneś się uczyć, marnujesz swoje życie. Znalazłem dla ciebie szkołę. Powiedziałem, nie wrócę do szkoły wojskowej. A on na to, to jest szkoła na łodzi, jest świetna, żegluje po całym świecie. Właściwie były to 2 łodzie. Nazywała się Flint School Aboard. W tamtym czasie istniały 2 takie szkoły. O jednej z nich nakręcono film pod tytułem Storm z Jeffem Bridgesem. Ten statek zatonął. Nie o tę szkołę chodziło mojemu tacie. Ta nazywała się Flint School. Tata powiedział, są tam dziewczyny, nauczysz się nurkować. Będziesz dobrze się bawił. Zgodziłem się. Byłem już trochę zmęczony życiem na ulicach. A on wyglądał na zdesperowanego. Rzucił wszystko i w ciągu 24 godzin wyrobił mi paszport. Poleciał ze mną do Bostonu, do Genui we Włoszech. Tam wsiadłem na pokład łodzi, wręczył im mój paszport i zostałem przyjęty do szkoły, pomimo że rok szkolny już się rozpoczął. Zorientowałem się, że w pewnym sensie zostałem oszukany, ponieważ nie była to szkoła pełna zabawy i miłości. Była to ekskluzywna szkoła dla dzieci polityków i milionerów z całego świata, które miały kłopot z narkotykami albo zostały zwerbowane przez sektę. Pobyt w niej służył odseparowaniu ich od dotychczasowego środowiska i naprowadzeniu na właściwą drogę. Jej program był oparty na intensywnym nauczaniu ateizmu. Pokazywali nam filmy o Darwinie, uczyli, że nie ma Boga, kazali czytać książki Ayn Rand i namawiali do osobistego rozwoju. Ja jednak byłem już w zupełnie innym miejscu. Dawno przeszedłem ten etap.
Zacząłem się więc buntować. Fajnie było mieszkać na łodzi, ale panował tam duży reżim, a ja nie chciałem się mu poddać. Początkowo przestałem chodzić na lekcje. Byłem już na swoim, a teraz znowu czułem się jak dziecko. Prowadziłem już dorosłe życie, a teraz znów muszę chodzić do szkoły i ktoś mówi mi, co mam robić. Moje oceny znacznie się pogorszyły, nie uczestniczyłem w żadnych zajęciach. Pewnego dnia kapitan powiedział do mnie, Doug, w jaki sposób możemy zachęcić cię do bycia aktywnym? Na początku kazali mi siedzieć na podłodze, ale wtedy zaczynałem błaznować, a to zakłócało lekcje. Szkoła była na łodzi, więc pływaliśmy i w tym czasie mieliśmy różne zajęcia albo pracowaliśmy na statku. Potem karali mnie brakiem posiłków, ale moi współlokatorzy przemycali dla mnie jedzenie. Kapitan stwierdził, Doug, niszczysz ducha całego programu. Co możemy zrobić, żeby wciągnąć cię w nasze zajęcia? Odpowiedziałem, wypuśćcie mnie do domu na przerwę świąteczną. A on natychmiast wykonał międzynarodowy telefon, obudził mojego tatę i powiedział, Panie Bachelor, mam wspaniałe wieści. Doug zrobił niesamowite postępy, więc uznaliśmy, że jest gotowy, żeby pojechać do domu. W tej szkole nie mogłeś jechać do domu nawet na Boże Narodzenie, chyba że byłeś naprawdę dobrym uczniem. Chcieli się mnie pozbyć. Mój tata był szczęśliwy. Przez kilka następnych tygodni zachowywałem się wzorowo, ale dostałem ciekawą lekcję. Płynęliśmy z Afryki Północnej z powrotem na Morze Śródziemne do Hiszpanii. Wiem, że na mapie to morze wygląda na małe, ale kiedy jesteś na jego środku, wydaje się ogromne. W zimie szaleją tam olbrzymie burze. Czytam o tym w ostatnim rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł przeżył jeden z takich sztormów, kiedy przez 14 dni nie widzieli ani słońca, ani księżyca. Stracili nadzieję na to, że przetrwają. Statek, na którym my się znajdowaliśmy, był okrętem pancernym. Dwa wielkie żaglowce z dużymi masztami. Fale nadciągały od przodu. To była zima, woda była bardzo zimna, wszyscy cierpieli z powodu choroby morskiej. Wiatr wył tak głośno, że nie słyszałeś, co mówi do ciebie osoba stojąca kilka centymetrów dalej. Główny żagiel się podarł. Wszyscy, włącznie z kapitanem, mieli chorobę morską. Kapitan ostrzegł nas. Bądźcie bardzo ostrożni, ponieważ jeśli wypadniecie za burtę, przy tej pogodzie nie będziemy w stanie zawrócić, żeby was uratować. Zaznaczymy to miejsce na mapie i przekażemy te informacje waszym rodzicom. Jak myślicie, co robią ateiści, kiedy myślą, że umrą? Transformacja, którą w jednej chwili przeszła cała ta szkoła, była niesamowita. Nagle wszyscy stali się bardzo religijni. Modlili się i wyznawali swoje winy. W obliczu śmierci ludzie przyznają się do wielu rzeczy i wiele obiecują. Oczywiście wszyscy przeżyliśmy. To nauczyło mnie, że strach nie jest najlepszym powodem zwracania się ku Bogu. Może to być punkt wyjścia, ale nie możesz służyć Bogu tylko dlatego, że boisz się jeziora ognia. Powinieneś służyć Mu z miłości. Ja też się modliłem i obiecywałem Bogu różne rzeczy. Nikt nie powtarzał Hare Krishna. Wszyscy rozmawiali z Bogiem. Dopłynęliśmy do Hiszpanii. Zabrano mnie na lotnisko i razem z innymi studentami, którym pozwolono udać się do domów, lecieliśmy do USA. Powiedziałem im, kupiłem paczkę papierosów i piwo. Wtedy na pokładzie samolotu można było zarówno pić, jak i palić. A oni na to, Doug, będziesz miał kłopoty. Odrzekłem, już nigdy mnie nie zobaczycie. Dotarłem do domu. Tata zabrał całą rodzinę do Kanady na narty. Kiedy nadszedł czas powrotu do szkoły, mój brat zaczął zastanawiać się, dlaczego sprzedaję mu wszystkie moje rzeczy. Zdobyłem tyle pieniędzy, ile tylko mogłem i wybrałem się w podróż autostopem. O, tutaj jest zdjęcie burzy. Właściwie jest to zdjęcie ze strony internetowej Flint School Aboard. Mamy tutaj dwie łodzie, które jeden z naszych grafików umieścił na tle sztormu. Dobre zdjęcie. Udałem się więc na autostradę i podróżowałem autostopem. Chciałem dostać się z Miami na Florydzie do Kalifornii. Kiedy miałem 16 lat i podróżowałem po Santa Monica, znalazłem tam na wzgórzach kilka jaskiń w okolicach Palm Springs. Postanowiłem udać się tam i zamieszkać w górach. Była zima, bo wyjechałem jeszcze w czasie ferii świątecznych. Nadchodził nowy rok. Podróżowałem przez cały kraj. Nie byłem zbyt mądry, bo wziąłem ze sobą tylko cienką wiatrówkę. Utknąłem więc w Oklahomie. Było mroźno, temperatury spadały poniżej zera,
a ja okropnie marzłem. Znajdowałem się na autostradzie międzystanowej 40. Dzień wcześniej wydałem ostatnie pieniądze, pijąc i grając w bilard. Byłem wtedy bardzo religijny, ale robiłem głupie zakłady. Wiedziałem, że Bóg istnieje, ale stałem na tej drodze przez kilka godzin i byłem zdesperowany. Pamiętam, jak klękałem, gdy obok mnie przejeżdżało jakieś auto. Byłem zniechęcony, ponieważ widziałem wielkie samochody, w których było ciepło i w których jechał tylko kierowca, ale nikt się mną nie przejmował. Umierałem tam na drodze i wtedy złożyłem głupią obietnicę. Panie, jeśli kiedykolwiek będę miał auto, będę zabierał każdego autostopowicza. Mam nadzieję, że Bóg już mi to wybaczył. Modliłem się bardzo specyficzną modlitwą. Panie, potrzebuję pomocy. Wiem, że jestem okropną osobą. Naprawdę byłem zepsutym człowiekiem. Miałem przyjaciela, który na urodziny dostał piękny nowy rower. Włamałem się do jego domu, do garażu, ukradłem ten szybki, naprawdę dobry rower i sprzedałem go innemu koledze. Ponieważ wiedział on, że sprzęt jest kradziony, zmienił numery seryjne i pomalował go na inny kolor. A potem ja ukradłem mu ten sam rower i sprzedałem kolejnej osobie. Nie przejmowałem się innymi. Wiecie dlaczego? Bo nie sądziłem, że komukolwiek zależy na mnie. Opierałem się na idei, że przetrwają najsilniejsi. Kiedy więc na tej drodze modliłem się, Panie, jestem okropnym człowiekiem, wcale nie przesadzałem. Mówiłem, czy wybaczysz mi to wszystko i mi pomożesz? Poprosiłem Boga o cztery rzeczy. Proszę, pomóż mi znaleźć podwózkę do miejsca, do którego zmierzam, prawie 2500 kilometrów dalej. Pomóż mi znaleźć coś do jedzenia, bo jestem głodny. Pomóż mi zdobyć trochę pieniędzy, bo jestem spłukany. Panie, spraw, żeby podwiózł mnie ktoś normalny. Wśród autostopowiczów jest takie powiedzenie, że jedynymi ludźmi, którzy chcą cię podwieźć, są chrześcijanie albo szaleńcy. Pewnego razu zabrał mnie ze sobą mężczyzna, który w aucie pił alkohol. Byliśmy na autostradzie numer 1 w Kalifornii. Patrz na to, potrafię jechać w nocy z wyłączonymi światłami. Wystraszył mnie na śmierć. Innym razem wzięli mnie ze sobą studenci, których auto było tak zadymione od palonej w nim marihuany, że nie zauważyli, iż prawie wjechali pod nadjeżdżający pojazd. Jeśli myślicie, że niebezpieczne jest zabranie autostopowicza, wyobraźcie sobie, jak niebezpieczne jest bycie zabranym przez nieznajomego. Modliłem się więc. Panie, przyślij mi kogoś normalnego. Stałem tam od 8 godzin. Ale gdy tylko skończyłem się modlić, zatrzymał się obok mnie biały van. Kierowca zabrał mnie ze sobą i zawiózł mnie do samej Kalifornii pod same drzwi miejsca, do którego zmierzałem. Przez całą drogę mnie karmił. Za każdym razem, gdy się zatrzymywaliśmy, kupował mi jedzenie. Na odchodne dał mi $40, chociaż o to nie prosiłem. Nie prosiłem go także o to, żeby przez całą drogę z Oklahomy do Kalifornii wygłaszał mi kazanie. Był nowo nawróconym chrześcijaninem. Przez cały czas mówił mi o Jezusie. Zafiksował się na tym temacie. Tak właśnie zachowują się ludzie, których nazywa się Jezusowymi świrami. Wszyscy ci młodzi ludzie całkowicie zbzikowani na punkcie Chrystusa. Opowiadał o Biblii. Mogłem albo tego słuchać, albo wysiąść z auta, a ja nie chciałem wracać na mróz. Pomyślałem, że facet jest szurnięty. Ale wiecie, uznałem, że to dobry sposób, żeby świadczyć, kiedy zabieram autostopowiczów. Kiedy dochodzę do 100 km na godzinę, zaczynam przedstawiać Ewangelię. Potem patrzę na nich, przyspieszam i pytam, chcesz przyjąć Jezusa? Oczywiście zabieram ludzi i świadczę o Jezusie, ale ich nie straszę. Powiedziałem do niego, ale Biblia to bajka. Dowiózł mnie na miejsce, a ja postanowiłem znaleźć Boga w przyrodzie. Przeprowadziłem się więc w góry do jednej ze znalezionych przeze mnie jaskiń w Kalifornii w pobliżu Palm Springs. Nie wiem, czy wiecie, że jest tam taka wysoka góra. To skalisty teren, a prowadząca tam ścieżka jest wyboista i nierówna. Telewizja National Geographic wyprodukowała kilka programów o ludziach, którzy się tam zgubili i zginęli. Bardzo zdradliwy teren. I tam znalazłem dla siebie jaskinię. To było piękne miejsce. To jest widok na Palm Springs przed zejściem na drugą stronę, gdzie znajduje się kanion. Po drodze macie wszystkie te klify, których nie da się ominąć i nie da się też zejść z nich w dół. Góra San Jacinto. U podnóża tej góry był strumień i kilka jaskiń. Przez półtora roku mieszkałem w największej z nich, znajdującej się zaraz obok wodospadu. Żyłem jak pustelnik. Próbowałem znaleźć Boga w przyrodzie. Nie nosiłem ubrań.
Myślałem, że to biblijne postępowanie, bo przecież Adam i Ewa ich nie nosili. W tamtym czasie nie byłem jedynym, który tak robił. To był czas dzieci kwiatów. Raz albo dwa razy w tygodniu schodziłem na dół do Palm Springs, robiłem zakupy i żebrałem. Grałem na gitarze lub na flecie i prosiłem o pieniądze. Czasami grzebałem w kontenerach na śmieci w poszukiwaniu jedzenia. Powinienem wspomnieć, że moi dziadkowie mieszkali w mieście Desert Hot Springs w Kalifornii. Pewnego razu zostałem aresztowany za nieprzyzwoite obnażanie się i trafiłem do więzienia w Palm Springs. Dziadek dowiedział się więc, że wygrzebywałem jedzenie ze śmietnika, a potem dowiedział się o tym także mój ojciec. Przez całe życie zmagał się z depresją, bo nie chciał, żeby jego dzieci musiały przeżywać to, co on i jego bracia. A dowiedział się, że jego syn grzebie w śmietniku. To złamało jego serce. Dopiero wiele lat później uświadomiłem sobie, jak bardzo go to zraniło. I tak sobie myślę, jak bardzo boli naszego niebiańskiego Ojca, kiedy jego dzieci grzebią w śmietniku tego świata, szukając tam szczęścia, zamiast przyjąć jego syna. Tutaj mamy zdjęcie mojego kota. Nazwałem go Przybysz, gdyż pojawił się pewnego dnia tam w górach i mieszkał ze mną przez półtora roku. Był przydatny, ponieważ kontrolował populację myszy w jaskini. Wprawdzie podbierał mi jedzenie, i to naprawdę mnie złościło, ale zjadał też myszy. W zimowe noce po skończonym polowaniu wchodził mi na twarz, kiedy spałem w śpiworze. Otwierałem śpiwór, a on wczołgiwał się do samego końca, siedział u moich stóp i mruczał. Nie wiem, jak znosił ten zapach, ale tak właśnie robił. Miałem więc swojego kota. Wiele lat później odwiedziłem tę jaskinię z moim synem. Tutaj widzicie zdjęcie wodospadu, które znajdował się na zewnątrz. To było naprawdę piękne miejsce, taka mała oaza w bardzo gorących górach skalistych. Bardzo trudno było się tam dostać. Cudem było to, że z jakiegoś powodu ktoś zostawił w tej jaskini Biblię. Kiedy się do niej wprowadziłem, nie była całkowicie pusta. Ludzie tam obozowali, palili ogniska, nocowali. Niektórzy z nich zostawiali jakieś garnki, patelnie oraz inne rzeczy, z których część to po prostu były śmieci. Wśród tego wszystkiego była także zostawiana przez kogoś Biblia. Nie zastanawiałem się nad tym. Po prostu były tam jakieś szpargały, a wśród nich Biblia. Jednak po jakimś czasie w mieście wpadłem na chrześcijan. Te Jezusowe świry powtarzali: narodziłeś się na nowo, jesteś uświęcony, zostałeś obmyty krwią. I miałem pojęcia, o co im chodzi. Czułem się ignorantem. Postanowiłem więc przeczytać Biblię, żeby móc z nimi dyskutować. W tamtym czasie wierzyłem w reinkarnację, a także interesowałem się religiami amerykańskich Indian. Tata ciągle powtarzał nam, że należymy do plemienia Cherokee. Wszędzie ogłaszałem więc, że chcę żyć zgodnie z moimi indyjskimi korzeniami. A potem dzieci kupiły mi test DNA i okazało się, że nie ma we mnie nic z amerykańskich Indian. Tak naprawdę częściowo pochodzę z Indii. Próbowałem jednak być w jedności z indiańską religią. Zażywałem halucynogenne zioła indiańskie. Postanowiłem jednak, że przeczytam Biblię, żeby mieć argumenty przeciwko chrześcijanom. Zacząłem czytać od Księgi Rodzaju. Uznałem ją za fascynującą, ale potem utknąłem na Księdze Wyjścia. Jeden z moich chrześcijańskich przyjaciół namówił mnie, żebym przeskoczył do Nowego Testamentu i zaczął od Ewangelii. Tak zrobiłem i każdego ranka jadłem chleb bananowy i czytałem Biblię. W miarę jak posuwałem się w czytaniu, byłem coraz bardziej zafascynowany. Przez całe życie słyszałem te cytaty i nie wiedziałem, że pochodzą z Biblii. Idź z nim drugą milę, skóra wokół zębów, pismo na ścianie, nadstaw drugi policzek. O, to pochodzi z Biblii. O, to też jest w Biblii. Uznałem, że jest w niej dużo mądrości, które cytowałem przez całe moje życie. A potem przeczytałem o Jezusie. Byłem naprawdę zszokowany, ponieważ myślałem, że był on jednym z maharadżów, jednym z duchowo oświeconych. Uważałem, że albo jest kłamcą, albo szaleńcem, ponieważ twierdził, że jest jedyną drogą. Nie mówił, że jest jedną z wielu, ale jedyną. I nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Utrzymywał, że jest Bogiem, Synem Bożym. Zmagałem się z tym samym problemem, o którym mówił C.S. Lewis. Musiałem zdecydować, czy Jezus był kłamcą, człowiekiem obłąkanym, czy Bogiem. Nie ma innych opcji. Stwierdziłem, że na pewno nie jest kłamcą, ponieważ wszystko, co czytałem, rezonowało z prawdą. Byłem zdumiony, jak głębokie są nauki Jezusa. O wiele lepsze niż wszystkie wschodnie książki, które przeczytałem.
porównaniu do Jezusa nie miały żadnego znaczenia. Nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Wiedziałem też, że nie był szaleńcem, ponieważ to, co mówił, było genialne. Umarł w obronie prawdy. Mógł skłamać, żeby uratować swoje życie, ale prawda była dla niego tak ważna, że był gotów zginąć za to, w co wierzył. Wiedziałem więc, że nie był wariatem. A skoro nie był obłąkany i nie był kłamcą, pozostała tylko jedna opcja. Był Bogiem. To wstrząsnęło moim światem. Pomyślałem, że nie mam nic do stracenia. Byłem uprzedzony do chrześcijan, ponieważ moja mama, która wychowała się w rodzinie żydowskiej, powtarzała: naziści twierdzili, że są chrześcijanami, a zabili miliony Żydów. Odczuwałem rzeczywistą niechęć wobec chrześcijaństwa. Pomyślałem jednak, próbowałem wszystkiego innego. Może źle mnie nauczono. Może ludzie, którzy w imieniu Chrystusa zabijali siebie nawzajem, tak naprawdę nie byli chrześcijanami. I tam w górach padłem na kolana i wypowiedziałem bardzo prostą modlitwę. Powinienem jeszcze dodać, że na pierwszej stronie Biblii, którą czytałem, znajdowała się modlitwa. Nie zwracałem na nią uwagi, ale wspomniane było w niej czyjeś imię i data narodzin oraz następujące słowa: mam nadzieję, że ten, kto znajdzie tę Biblię, znajdzie również spokój i radość, które ja znalazłem. Żałuję, że wiele lat później ta Biblia wpadła do strumienia, napęczniała od wody i w ten sposób ją straciłem. Chciałbym znać imię tej osoby, ponieważ Bóg wysłuchał jej modlitwy. Tam w jaskini upadłem na kolana i powiedziałem: Panie, jestem wielkim zerem. Biegam nago po górach, wyciągam jedzenie ze śmietnika, zażywam narkotyki, kradnę, kłamię, piję alkohol, żyję niemoralnie i nie jestem szczęśliwy. Jeśli naprawdę istniejesz, przebacz mi moje grzechy. Daj mi w życiu jakiś cel, wejdź do mojego serca. Tego dnia poczułem, że wszystko się zmieniło. Żałuję, że nie zaznaczyłem tej daty, ale w jaskini nie miałem kalendarza, więc nie wiedziałem, jaki to był dzień. Miałem 17 lat i czułem spokój. Oczywiście nie wszystkie zmiany zaszły od razu. Podczas pierwszych lekcji biblijnych, których udzielałem przechodzącym wędrowcom, nadal nie miałem na sobie żadnych ubrań. Byłem jednak podekscytowany Jezusem. Stopniowo Pan zmieniał moje serce i przekształcał mnie. Pamiętam, jak pewnego razu w jaskini powiedziałem: Panie, wiem, że nie chcesz, żebym żył w ten sposób. Chcę mówić innym o Tobie. Nienawidziłem ludzi, nie potrafiłem z nimi żyć. Uważałem, że inni ludzie to same problemy, chciałem być sam. A teraz miałem palące pragnienie, żeby podzielić się tym ze wszystkimi. Moje serce się zmieniło. Panie, nie wiem, jak mam to ogłosić. Jeśli jednak chcesz, abym mówił innym o Tobie, musisz zrobić coś, żeby dać mi pewność. Bo tutaj w jaskini za dużo nie zdziałam. Kilka dni po tej modlitwie udałem się do miasta. Zadzwoniłem do mojej mamy w Beverly Hills. Tak, cieszę się, że dzwonisz. Czy za kilka dni będziesz w jaskini? Odpowiedziałem: tak. A ona na to: chciałabym przyjechać do ciebie z ekipą filmową. Co? Tak, rozmawiałam z kimś z NBC i opowiedziałam tej osobie, że mój syn, którego tata jest milionerem, mieszka w jaskini. Ta osoba stwierdziła, że to ciekawa historia i chciałaby przeprowadzić z tobą wywiad. Powiedziałam, że trudno się do ciebie dostać przez te skaliste góry, ale oni chcą wynająć helikopter. Taka sytuacja zdarzyła mi się dwa razy. Wiele lat później National Geographic zapłaciło mi, żebym ponownie przyleciał do jaskini. Dwie wycieczki medialne do jaskini. Niespodziewanie więc ekipa NBC przylatuje do mojej jaskini. To jest zdjęcie, które mi zrobili. Chwała Bogu, że stanowi ono okładkę książki, ponieważ nigdy go nie dostałem. A to jest Bill Applegate, który przyleciał z moją mamą. Przeprowadzili ze mną wywiad, który tego dnia trzy razy ukazał się w telewizji publicznej. Jeden z moich przyjaciół był w więzieniu i mówił mi potem, że oglądał ten wywiad i że pokazali go aż trzy razy. Właśnie modliłem się, żeby Bóg pokazał mi, czy mam opowiadać o nim innym, a on przysłał do mojej jaskini ekipę filmową. Kilka razy byłem na tej górze. Pewnego razu zostawiłem tam Biblię, tak na wszelki wypadek. Jakiś czas temu wspiąłem się tam z naszym najmłodszym synem. Tutaj widzicie całą naszą grupę. Możecie zobaczyć, jak mały był Steven w tamtym czasie. A tutaj nasza ostatnia wizyta. Było kilka dobrych rzeczy, które przyniósł COVID. Po raz pierwszy mogłem wspinać się do jaskini razem z Nathanem. I mówię wam, przyjaciele, starzeję się. Ledwie dałem radę. Być może to moja ostatnia wizyta w jaskini bez korzystania z helikoptera. Myślę jednak o tym, jak Bóg mi błogosławił. To jest zdjęcie ze ślubu mojego brata. Jedno z niewielu, na których mama i tata są razem.
Po prawej stronie widzicie czarną owcę z brodą. Tak, kiedyś miałem włosy. Niestety wszyscy oprócz mnie już nie żyją. Chciałbym wrócić do historii biblijnej, od której zaczęliśmy nasze spotkanie. Jezus spotyka opętanego, który sam się niszczył, biegał nago, mieszkał w grobowcu otoczony przez zmarłych i świnie. Przyszedł do Jezusa taki, jaki był. Przyjaciele, nikt nie jest tak wielkim grzesznikiem, żeby nie mógł przyjść do Chrystusa. Nie jesteś grzesznikiem większym niż ten mężczyzna albo ja. On przyszedł do Jezusa, Chrystus go uwolnił, ubrał go i powiedział: idź i opowiadaj innym, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. W pewnym sensie utożsamia się z tym człowiekiem. Bóg otwiera drzwi dla każdego z nas. Chce, abyśmy przyszli tacy, jacy jesteśmy, a On nas zaakceptuje. Kilka lat temu zadzwoniła do mnie moja szwagierka. Powiedziała: twój brat nie czuje się dobrze. Falcon przez całe życie zmagał się z chorobą. Prowadził obóz dla dzieci z mukowiscydozą na archipelagu Florida Keys. Odwiedziłem go na krótko przed jego śmiercią. Próbował chodzić dookoła pola golfowego. Zatrzymywał się, kaszlał, łapał oddech. Spacerowaliśmy i rozmawialiśmy. Powiedział wtedy: życie jest niesprawiedliwe. Co masz na myśli? Zapytałem. Odrzekł: jestem mądry. Tak naprawdę jestem genialny, ale jestem chory. A ty jesteś zdrowy, ale jesteś głupi. Mój brat mógł pozwolić sobie na wszystko. Miał dom w Miami Beach, samochód, łódź i wiele innych rzeczy, ale umierał. Dodał: tak, oddałbym wszystko, co mam, żeby tak jak ty mieć zdrowe płuca i żyć trochę dłużej. A ja pomyślałem, on chce oddać wszystko, co posiada, za trochę dłuższe życie na tej ziemi. A Bóg dał swojego Syna, żebyśmy my mogli żyć wiecznie. Jestem wdzięczny, że mogłem być przy łóżku Falcona, kiedy umierał. Zapytałem go: Falcon, czy mogę się z tobą pomodlić? Kiedyś bardzo dokuczał mi z powodu mojej religii, ale pod koniec życia poprosił: tak, pomódl się za mnie. Modliłem się z nim i prosiłem Jezusa, żeby wszedł do jego serca i przebaczył mu jego grzechy. Mam nadzieję, że zobaczę go w królestwie. Moją największą radością jest mówić innym ludziom, że to życie, sława, majątek, pieniądze nie dają szczęścia. Prawdziwe szczęście przynosi przebaczenie grzechów i świadomość, że będziemy mieszkać z Chrystusem przez wieczność. Możesz wydostać się z tego świata. Czy nie jesteś już chory i zmęczony z powodu chorób i zmęczenia? Na tym świecie zawsze będą pandemie, to nic nowego. Choroba grzechu panuje tutaj od dawna. Jedynym lekarstwem jest Jezus. Zanim zakończymy tę część modlitwą, chciałbym do was zaapelować. Jeśli jesteś dzisiaj z nami i czujesz, że Bóg przemawia do twojego serca, jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, żeby całkowicie powierzyć Mu swoje życie, przyjacielu, jeśli oglądasz nasz program, możesz w tym momencie podjąć tę decyzję i oddać swoje serce Jezusowi. Czy chcesz powiedzieć Mu tak? Skłońmy nasze głowy. Jeśli Duch Święty mówi do ciebie, być może zapraszają cię rzeczy tego świata, ale chcesz powiedzieć: Panie, chcę, żeby Jezus zajmował w moim sercu pierwsze miejsce, pragnę żyć dla Niego. Jeśli tego chcesz, podnieś rękę w Jego obecności i powiedz: Panie, to ja. Ojcze w niebie, Ty widzisz te ręce. Modlę się, abyś przemawiał do serc tych osób i pomógł im zrozumieć, co uczyniłeś dla każdego z nas. Akceptujesz te osoby takie, jakie są. Przebacz ich grzechy i przemień je, Panie. Pobłogosław wszystkich tym doświadczeniem i obdarz Twoim pokojem. W imieniu Jezusa, amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę zobaczycie pastora Rossa i mnie na ekranie. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Niech Bóg Was błogosławi. Czas. Co to jest? Wszystko, co jest, wszystko, co było i wszystko, co będzie, leży w tym wymiarze, który nazywamy czasem. Oczywiście czas składa się z trzech różnych elementów. Przeszłości, przyszłości, a także z tego, czego każdy z nas doświadcza przez bardzo krótką chwilę, z teraźniejszości.
tego ciągle przesuwającego się momentu między dwoma pozornymi wiecznościami, od dalekiej przeszłości po horyzont niekończącej się zagadkowej przyszłości. Z tego co wiemy, ludzkość potrafi poruszać się w czasie tylko do przodu, nigdy wstecz. Co by jednak się stało, gdybyśmy mogli wyrwać się z więzów czasu, zatrzymać jego bieg, a nawet dowoli podróżować w czasie? Co ty byś zrobił? Gdzie byś się udał? Czy podążyłbyś w odległą przeszłość, żeby przyglądać się budowie piramid? Być może chciałbyś być naocznym świadkiem narodzin Chrystusa? A może cofnąłbyś się w czasie, żeby zapobiec zamachowi na Abrahama Lincolna? Z drugiej strony, co byś zrobił, gdybyś mógł przenieść się w przyszłość w dowolny moment i z wyprzedzeniem poznać konsekwencje każdej decyzji, którą podjąłeś? Wyjść poza wymiar czasu i przestrzeni i dobrze się rozejrzeć dookoła? Kto nie chciałby tego zrobić? Jak ty wykorzystałbyś taką moc? Czy to tylko szalona fantazja? Może nie zupełnie. Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej waszym pytaniom biblijnym. Właśnie przenieśliśmy się do studia Amazing Facts. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy odpowiadać na wasze pytania. Zawsze niecierpliwie czekamy na ten czas. Pastorze Doug, czy jesteś gotowy? Myślę, że tak. Nasze pierwsze pytanie dzisiaj. Dlaczego Biblia w tak drastyczny i obrazowy sposób opisuje ludzkie grzechy? Bóg nie upiększa rzeczywistości, między innymi dzięki temu wiemy, że Biblia jest prawdziwa. Przedstawia ona ludzkie zmagania i nie ukrywa ich przed nami. To bardzo realistyczny opis, który pomaga nam zrozumieć, że grzech spowodował na świecie wiele zła i skrzywdził ludzkość. Gdyby Biblia była baśnią lub przypowieścią, być może nie pokazywałaby nam tych wszystkich problemów. Stanowi ona jednak precyzyjny opis walki pomiędzy dobrem i złem. Słowo Boże jest wierne i dokładne. Oczywiście są w Biblii pewne historie, których nie czytamy dzieciom, kiedy po raz pierwszy uczymy je o Słowie Bożym, ale wiemy, że w późniejszym czasie tak czy inaczej przeczytają te trudniejsze fragmenty, na przykład historie wojen czy intryg, które brzmią bardzo drastycznie. Myślę, że jedną z bardzo pozytywnych rzeczy, jakie możemy znaleźć w opisach tych wydarzeń, jest to, jak Bóg zmieniał prawdziwych ludzi. Mamy tam rzeczywiste problemy i zmagania. To daje nam nadzieję na to, że my też możemy doświadczyć wspaniałych rzeczy. Kolejne pytanie. Czy cała Biblia jest natchniona, czy tylko niektóre jej części? W drugim liście do Tymoteusza czytamy, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Jest coś nadnaturalnego i cudownego w sposobie, w jaki Bóg zachował i utrwalił treść Pisma Świętego. Nawet w podejmowaniu decyzji, które księgi zostały uznane za święte. Pozostałe księgi mogą również być wartościowe, ale nie zostały ujęte w świętym kanonie. Księgi, które mamy teraz w Nowym Testamencie, zostały uznane przez większość ojców wczesnego Kościoła. Oczywiście ich autorami byli apostołowie. Stary Testament został napisany przez proroków, królów, patriarchów natchnionych przez Ducha Świętego. Biblia mówi, że proroctwo wypowiadali święci ludzie Boży, natchnieni będąc przez Ducha Świętego. Jeśli istnieje święta, godna zaufania i natchniona komunikacja pomiędzy niebem a ziemią, Biblia jest jej najlepszym przykładem. Kiedy ojcowie Kościoła ustalali kanon Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, zwracali uwagę na to, aby autorstwo poszczególnych ksiąg było bezsprzecznie udowodnione.
Było to jedno z kryteriów. Warto odnotować, że z wyjątkiem Pawła wszyscy autorzy ksiąg Nowego Testamentu byli naocznymi świadkami dzieła Chrystusa. Oczywiście Paweł spotkał Jezusa i się nawrócił, ale nie było wątpliwości, że wszystkie te księgi zostały napisane właśnie przez te osoby. Nawet jeśli za życia Jezusa Paweł nie uważał się za chrześcijanina, to jednak żył w jego czasach, znał jego rzeczywiste nauki i wiedział, kiedy dokładnie Chrystus był na ziemi. Następne pytanie. Jak przekonać osobę, która wierzy w ewolucję, że Biblia jest prawdą? W dzisiejszym społeczeństwie wiele osób wyznaje ewolucyjny światopogląd. Jak do nich dotrzeć? Przede wszystkim nie możesz ich przekonywać. Innymi słowy, kłótnia na ten temat to nie najlepszy sposób. Mark Twain powiedział kiedyś, człowiek przekonany wbrew swojej woli ma wciąż to samo zdanie. Możesz próbować z nimi dyskutować, jednak wielu z nich nie chce zmienić zdania. Jeśli bowiem przyznają, że Bóg istnieje, będą musieli zaakceptować fakt, że życie ma cel, a na nich samych leży odpowiedzialność za jego wypełnianie. To sprawia, że niektórzy się denerwują i nie chcą uznać istnienia kochającego Boga i tego, że Biblia jest prawdą. Osobiście próbowałbym rozmawiać z nimi na podstawie proroctw biblijnych. Świadomość, że Bóg przewidział przyszłość w tak dokładny sposób, pozwala wierzyć, że On jest ponad czasem, a wtedy łatwiej jest uwierzyć w pozostałe części Biblii. Myślę, że mamy wiele dobrych programów dotyczących ewolucji i pokazujących, że stworzenie to bardziej realny scenariusz. Niektóre historie biblijne, na przykład historia potopu, zapisana w Księdze Rodzaju, odpowiadają na wiele pytań dotyczących tego, co dzisiaj dzieje się na świecie i w przyrodzie. Muszle odkryte ponad 1,5 kilometra nad poziomem morza w górach Colorado, w jaki sposób się tam znalazły. Potop wyjaśnia to i wiele innych rzeczy, takich jak masowe mogiły zwierząt. Możemy więc powiedzieć, że Biblia zawiera stwierdzenia naukowe. Ktoś pyta o werset 3-7 z 3 rozdziału 2 listu do Koryntian. Pytanie brzmi, jestem osobą, która dopiero od niedawna zachowuje szabat, czyli czwarte przykazanie. Natknąłem się na pewne niejasne dla mnie wersety dotyczące prawa. Proszę o pomoc w ich zrozumieniu. Paweł pisze tutaj, zacznę od wersetu 2. Wy jesteście naszym listem napisanym na naszych sercach, którzy znają i czytają wszyscy ludzie. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach ludzkich serc. Apostoł nie mówi tutaj, że 10 przykazań przestało obowiązywać. Mówi jedynie, że nowe przymierze jest zapisane w naszych sercach. Całe prawo Boże zostaje wpisane w nasze serca w sensie duchowym. Spróbuję to wyjaśnić. Jezus pokazał, że każde przykazanie ma również aspekt duchowy. Litera prawa mówi, nie będziesz zabijał. Duch prawa dodaje, jeśli gniewasz się na swojego brata bez przyczyny, jesteś winien morderstwa. Nie chodzi więc tylko o działanie, ale o całą postawę. Litera prawa mówi, nie będziesz cudzołożył. Duch uzupełnia to przykazanie, nawet nie myśl o tym w swoim sercu. Chodzi o postawę. Biblia mówi, nie będziesz kłamał. Jezus dodaje, niech wasze tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Bądź szczery w komunikacji z innymi. W ten sam sposób litera prawa mówi, pamiętaj na dzień szabatu. Oznacza to, że powinniśmy przyjść do Jezusa i mieć pokój w naszych sercach. Każda zasada duchowa ma podstawę w prawie literalnym, które nadal obowiązuje. Nie mamy jednak być legalistami w jego przestrzeganiu, ale zwracać uwagę na jego ducha tak samo jak na jego literę. Przypomina mi to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy po nadaniu Dekalogu Izraelici obiecali, że będą czynili wszystko, co Bóg im nakaże. Oby ich serce pozostało takie, aby się mnie bali i strzegli wszystkich moich przykazań. On pragnie, żeby zachowywanie Dekalogu wypływało z miłości do Niego i z miłości do bliźnich, która stanowi podstawę całego prawa. Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób możemy stać się święci? Są dwa sposoby, żeby doświadczyć świętości. Po raz pierwszy staje się to, gdy przychodzimy do Chrystusa. Możemy powiedzieć, że otrzymujemy ją przez usprawiedliwienie.
On uznaje nas za świętych. Kiedy pokutujemy za nasze grzechy, On patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Nie polega to jednak tylko na tym, że On przykrywa nasze winy. Kiedy za Nim podążamy, On przemienia nas w procesie zwanym uświęceniem. Chodząc za Nim, uczymy się nowego życia. Odwracamy się od tego, co złe i czynimy to, co dobre. Słowo święty oznacza odłączony. Kiedy przyjmujemy Jezusa i powierzamy Mu nasze życie, stajemy się odłączeni dla Niego. Panie, należę do Ciebie. Jestem dla Ciebie odłączony. Podobnie jak to jest w małżeństwie, które jest nazywane świętym związkiem. Małżonkowie mogą czasem mieć różne zdania, ale to nie oznacza, że nie są świętym związkiem. Są odłączeni dla siebie nawzajem. Zawarli przymierze. Kiedy zawieramy przymierze, jesteśmy zdeterminowani i poświęceni, żeby służyć Bogu i odwrócić się od naszych grzechów. Wtedy pojawia się świętość. Mamy tutaj pewną parę, która pyta, czy w dzisiejszych czasach powinniśmy mieć dziecko, skoro świat właściwie jest w rozsypce? Patrząc na to, co dzieje się wokół, zastanawiamy się podwójnie. Jestem daleki od tego, żeby mówić jakiejkolwiek parze, czy posiadanie przez nią dzieci jest wolą Bożą. Wiem, że już 100 lat temu niektórzy pastorzy mówili, Pan przyjdzie wkrótce, nie miejcie dzieci. I niektórzy stracili okazję, żeby cieszyć się potomstwem. Myślę, że powinniście modlić się i szukać Bożego pokoju w tej sprawie. Jezus powiedział, a biada ciężarnym i karmiącym w owych dniach, w których będziemy musieli uciekać, żeby ratować życie. Nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, ale życie w obecnym czasie jest trudne. Ktoś inny pyta, czy chrześcijanin powinien angażować się w działalność sekretnych stowarzyszeń, takich jak wolnomularze? Nie, ponieważ w chrześcijaństwie nie ma nic sekretnego. Ktoś kiedyś powiedział, nie ma czegoś takiego jak sekretny chrześcijanin. Albo twoje chrześcijaństwo zniszczy twoją dyskrecję, albo twoja dyskrecja zniszczy twoje chrześcijaństwo. Prawdziwy chrześcijanin nie może trzymać tego w tajemnicy. Ktoś, kto należy do sekretnego stowarzyszenia, a jest ich bardzo wiele, musi się ukrywać. Chrześcijanie powinni być otwarci i szczerzy w kwestii tego, w co wierzą. Wszystkie te tajemnicze rytuały i podobne rzeczy są trochę podejrzane, a niektóre z nich mają swoje korzenie w pogaństwie, a nawet w satanizmie. Jako chrześcijanie powinniśmy być ostrożni w przypadku organizacji, które wymagają dyskrecji. Jezus nie brał udziału w niczym takim. Czy chrześcijanie powinni medytować? Słowo medytacja wiele razy pojawia się w Biblii. W psalmach Dawid mówi o tym, żeby medytować o Bożym prawie. Ale medytacja chrześcijańska zdecydowanie różni się od medytacji wschodniej. Interesowałem się tą drugą. Polega ona na tym, żeby oczyścić umysł. W kółko powtarzasz różne mantry i po jakimś czasie twój umysł jest jakby pusty, ponieważ powtarzasz puste słowa, które nie mają żadnego znaczenia. W ten sposób usuwasz problemy ze swojej świadomości i tworzysz stan pozornego szczęścia i błogości, które nie są prawdziwe. Ale to nie rozwija twojego umysłu, a jedynie go pustoszy, a ty osiągasz fałszywy spokój. Prawdziwa medytacja polega na rozmyślaniu o wielkości Boga. Twój umysł się rozwija. Bóg mówi, chodźcie więc, a będziemy się prawować. Jest to więc proces poznawczy, podczas którego kontemplujesz cudowność Bożego Słowa. Na tym polega medytacja nad Słowem Bożym. Obcowanie z Jezusem, a nie medytacja wschodnia, która opróżnia twoją głowę. A ty wypełniasz ją czymkolwiek, co się pojawi. Mamy kolejne pytanie. Prawdopodobnie ta osoba chce podzielić się odpowiedzią z kimś innym. Gdzie w Biblii mogę wyraźnie zobaczyć, że Jezus jest Bogiem? Wspaniałe pytanie. Niektórzy wciąż zastanawiają się, jak to możliwe, że Jezus był człowiekiem, a jednocześnie pozostał Bogiem. Biblia mówi, na początku stworzył Bóg. W Ewangelii Jana 1 czytamy, że świat powstał przez Chrystusa, więc Chrystus jest Bogiem. Biblia mówi także, że tylko Bóg powinien być czczony. Jest to zapisane w Dekalogu. A w liście do Hebrajczyków czytamy, że nawet aniołowie oddają Mu cześć. Biblia mówi, że tylko Bóg może przebaczać grzechy. Jezus przebaczał grzechy. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Ewangelia Marka, rozdział 2. W pierwszej królewskiej czytamy, że tylko Bóg zna myśli ludzkiego serca. Jezus wiedział, co jest w człowieku. Mówię o tym Jan i Marek. Jezus znał ludzkie serca. Kiedy więc patrzymy na różne definicje i cechy Boga, widzimy, że Jezus pasuje do nich wszystkich.
Nawet starotestamentowi prorocy, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, wskazują na cechy, które pomagają nam rozpoznać Chrystusa jako część boskości. Sam Jezus powiedział, będę z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Jedną z cech Boga jest wszechwiedza. Jak mógłby znać wszystkich ludzi i słyszeć wszystkie modlitwy jednocześnie, gdyby nie był wszechwiedzący? Jak mógłby być ze wszystkimi jednocześnie, gdyby nie był wszechobecny? Jezus wypełnia więc wszystkie kryteria boskości. Dzisiaj rano przyszła mi do głowy pewna myśl dotycząca wiarygodności Chrystusa w Biblii. Albo wierzysz, że On jest Synem Bożym, albo wierzysz, że jest mistrzem kłamstwa. Czytając Biblię, nie da się dojść do wniosku, że Jezus był po prostu dobrym człowiekiem, który głosił pewne rzeczy. Jezus twierdził, że jest jedno z Ojcem. Powiedział, widząc mnie, widzieliście mojego Ojca. Musimy więc zaakceptować Jego słowa. On jest Bogiem. Następne pytanie. Gdzie mieszka Bóg? Mówiliśmy przed chwilą o wszechobecności Boga, jednak Biblia mówi, że chociaż Bóg jest duchem, ma również postać materialną. Jest bowiem miejsce nazywane rajem, gdzie mieszka Bóg. Jezus nauczył nas modlitwy zaczynającej się od słów Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jest więc miejsce, stolica kosmosu, które nazywamy niebem albo rajem, miejsce zamieszkania Boga. Paweł napisał, że został porwany do trzeciego nieba. Izajasz w 6 rozdziale swojej księgi opisuje wizję, w której widział Boga siedzącego na tronie w świątyni. Ziemska świątynia została zbudowana na wzór niebiański. Bóg siedzi na tronie w miejscu najświętszym całego wszechświata. Nie ma nic świętszego niż to. Nawet Daniel powiedział, widziałem Syna Człowieczego wprowadzonego przed oblicze Starodawnego. Wydaje się więc, że Bóg ma miejsce, w którym może być określony w czasie i przestrzeni, ale On może istnieć również poza czasem i przestrzenią. Kolejne pytanie. Skąd mogę wiedzieć, że naprawdę wybaczyłem innemu człowiekowi? Przebaczenie to wybór. Możesz jednak nadal pamiętać, co zrobiła ci ta osoba. Pamiętam pewną historię. Clara Barton, ta słynna pielęgniarka, była dobrą chrześcijanką. Pewna osoba strasznie się z nią pokłóciła i mówiła o niej okropne rzeczy. Jeden z jej przyjaciół zapytał, pamiętasz, co on powiedział? Dokładnie pamiętam, że mu to wybaczyłam. Chociaż chcesz wyrzucić to z myśli, to może powracać, ale wybrałeś przebaczenie. Traktujesz tę osobę, jakbyś jej wybaczył. Nie wspominasz o krzywdzie. Jeśli ktoś ciągle wypomina ci, co zrobiłeś, zaczynasz zastanawiać się, czy naprawdę ci wybaczył. Powinniśmy zrobić wszystko, co możemy, żeby wybaczyć. Nie potrafimy zapomnieć tak, jak Bóg zapomina o naszych grzechach. Ktoś pyta, pastorze, czy możesz wyjaśnić, co oznacza wiara bez uczynków? Są ludzie, których wiara jest powierzchowna. Twierdzą oni, że wystarczy przyjść do Jezusa i uwierzyć w to, że On umarł za nasze grzechy. Nie chcą oni jednak uwierzyć w Niego w tym sensie, że nie chcą żyć w Nim. Chrystus powiedział, jeśli we mnie wierzysz, pokaż swoją wiarę poprzez działanie. Dodał, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mego Ojca. Jeśli twierdzimy, że wierzymy w słowa Jezusa, przyjdź do mnie, żałuj za swoje grzechy i podążaj za mną, a potem wracamy do dawnego życia, to jest wiara bez uczynków. Nie pociąga ona za sobą działania. Tak naprawdę wcale do Niego nie przychodzimy i nie pozwalamy Mu się zmieniać. Inna osoba zastanawia się, czy okazywanie posłuszeństwa buduje moją wiarę. Czy uczynki budują moją wiarę? Tak. Myślę, że kiedy robimy kolejne kroki, nasza wiara się wzmacnia. Nawet posłuszeństwo jest aktem wiary, bo Bóg obdarza nas łaską, dzięki której okazujemy posłuszeństwo. Gdy wzrastamy w wierze i mówimy, Panie, nie wiem jak to zrobić, ale modlę się o Twoją łaskę i siłę, wtedy On wzmacnia naszą wiarę i obdarza nas dodatkową siłą. On zawsze pomaga nam w tym, czego od nas wymaga. Przed nami ostatnie pytanie. Czy możliwe jest naśladowanie Chrystusa bez przyłączania się do jakiejkolwiek denominacji religijnej? Myślę, że to dobry punkt wyjścia. Każdy może przyjść do Jezusa bez względu na to, gdzie jest. Mam nadzieję i modlę się o to, że nasz program również się do tego przyczyni. Ale potem pragniesz stać się częścią rodziny kościelnej. Kiedy jesteś małą owieczką i znajdziesz się sam w lesie bez opieki, zjedzą cię tam wilki.
Jezus mówi, że stajemy się częścią Jego ciała. Jesteśmy w Chrystusie. Bycie częścią rodziny kościelnej to część doskonałego planu Bożego. Bóg daje nam różne dary i umiejętności, którymi powinniśmy dzielić się z innymi. Chcemy więc ich używać w środowisku kościelnym. Oczywiście, tak naprawdę nie możemy być duchowo zdrowi, jeśli się izolujemy. Znam wiele osób, które uczestniczą w nabożeństwach tylko przez internet. Oczywiście Bóg nas wspiera, ale to nie jest Jego ideał. On powiedział, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Zgromadzajcie się razem, mamy zbierać się wspólnie. Mówi o tym wiele fragmentów biblijnych. Spoczywa na nas odpowiedzialność i nie chcemy jej zaniedbać ani stracić. Nasz program nagrywamy 31 października w Halloween. Zatem będziemy wkrótce rozmawiać o tym, co mówi Biblia na temat śmierci. Duchy zwodzące. Nie możecie przegapić tego odcinka opartego o treść Apokalipsy. A więc do zobaczenia.